Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj w takiej trochę innej scenerii, totalnie na luźno. Wróciłem z Chorwacji i tak, no trzeba nagrać, trzeba podtrzymać tempo, więc lecimy. Barcelona versus Valencia. Skład Barcelony, myślę, że nic takiego, nie wiem, niesamowitego, żadnych takich dziwnych decyzji. Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez w obronie, Íñigo Martíneza się udało zarejestrować. Czy jestem z tego zadowolony? No średnio, no ale był potrzebny na ten mecz, więc okej. Okay. Lewa obrona Balde, w środku pomocy, tak jak to było przewidywane, Casado oraz Bernal. Na skrzydłach Rafinha oraz Yamal. Rafinha na lewym i na ofensywnym pomocniku Ferran Torres, na napastniku Lewandowski. Z istotnych informacji, Wiktora Rochę nie udało się zarejestrować na ten mecz. W zasadzie jako jedynego z tych takich zawodników, którzy dotychczas byli. Oraz nie udało się zarejestrować Daniego Olmo. Jeśli chodzi o Olmo, wydaje mi się, że to będzie kwestia czasu i na następny mecz już powinien być dostępny, ale zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Dobra, jeśli chodzi o mecz, no to tak, z istotnych rzeczy, Barcelona nie wyglądała w tym meczu jeszcze do końca na taką drużynę, która gra w dobrym rytmie. Czyli brakowało tam jeszcze tego tempa, brakowało tego zgrania między zawodnikami, też w ogóle, no Ferran Torres był wrzucony na ofensywnego pomocnika, totalnie nic tam nie pokazał, gdzie można by było pomyśleć, że na tej pozycji w zasadzie mógłby się sprawdzić bardzo dobrze jako taki wolny zawodnik, który może grać wszędzie w zasadzie. Więc no, ewidentnie to nie było to. No, brakowało zgrania, tak? I drużyna weszła w ten mecz tak nie do końca, wiecie, w tempo, że tak to ujmę. Im dalej mecz szedł w głąb, no to już było to lepsze, lepiej to wszystko wyglądało, ale nadal mimo wszystko nie wyglądało to na tyle dobrze, tak jakbyśmy chcieli oglądać Barcelonę. Z istotnych informacji, Pau Cubarsí dostał żółtą kartkę generalnie i dziwną decyzją było to, że na początku drugiej połowy nie dostał kolejnej. Wydaje mi się, że no, przy takim faulu, w zasadzie taktycznym, no, powinien dostać drugą żółtą kartkę i wylecieć z boiska, ale no. Wiadomo, jacy są sędziowie hiszpańscy, nie można ich zawsze oceniać, że sędziują na niekorzyść Barcelony, oni po prostu są beznadziejni, więc głupie decyzje mogą też być czasem na korzyść Barcelony. Co jeszcze można powiedzieć? Można na pewno powiedzieć, że tak, w pierwszej połowie Barcelona strzeliła jedną bramkę, Valencia również strzeliła jedną bramkę, dla Barcelony strzelił Lewandowski po podaniu Yamala. Na początku drugiej połowy, o ile dobrze kojarzę, strzelił Lewandowski po raz kolejny po faulu na Rafinhi z karnego, więc Lewandowski z dubletem, fajnie. No Yamal też tą asystę zaliczył, więc też dobrze wchodzi w sezon. I tak, z istotniejszych informacji. Balde miał uraz, złapał się za udo, ale okazało się to tylko stłuczenie, więc został szybko zdjęty. No bo wiadomo, no to jest pierwszy mecz, nie ma sensu, żeby go, wiadomo, tam trzymać na siłę na boisku, więc szedł i tutaj dziwna decyzja według mnie, no bo Hansi Flick wpuścił Gerarda Martina, no i okej, no jest to nominalny lewy obrońca, ale tak, wydaje mi się, że w tej kolejce, w hierarchii, zdecydowanie przede wszystkim powinien być wyżej, no na przykład Alex Waje, jeśli chodzi o lewą obronę. Okej, no Hansi Flick testował go na prawej obronie, ale nominalnie jest on lewym obrońcą, więc w takiej sytuacji jak ta, według mnie powinien mimo wszystko jednak Alex Waje wejść, a jeśli nie on i Flick chce zastosować taką odwróconą, powiedzmy, taktykę tych rezerwowych obrońców, no to jednak też pierwszeństwo powinien mieć Hector Fort. No a tutaj tak nie było i wszedł Gerard Martin. Czy to była zła zmiana? Nie, absolutnie, zagrał fajnie. Więc po prostu dziwna decyzja personalna, ale wyszła na dobre. Został zdjęty Cubarsí, no bo jednak z żółtą kartką młody środkowy obrońca, no to jest ryzyko. Wszedł Christensen i tu jest w sumie też trochę dziwna sytuacja, że to Christensen nie grał od początku, ale no mniejsza z tym. Oraz wszedł jeszcze za Ferrana Torresa, który zagrał ogólnie bardzo, bardzo słaby mecz. Wszedł sobie Pedri, który właśnie wraca po kontuzji, to było jego pierwsze tam pół godziny, więc też fajnie. No Barcelona grała dalej, zaczęli się tam trochę nawet i rozkręcać. Kolejną zmianą był Eric Garcia za Marka Bernala. Bernal zagrał ogólnie tak całkiem okej. Okay. No, może nie był to występ marzeń, ale było okej.
Wszedł Eric Garcia na defensywnego pomocnika i powiem szczerze, że zagrał tam naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, Valencia to nie jest jakiś niesamowicie wymagający przeciwnik, więc ta poprzeczka nie stała wysoko, ale jednak cieszy dobry występ Garcia na defensywnym pomocniku. Zawsze może mu to otworzyć, na przykład teraz, na początku sezonu, gdy są braki w pomocy, jednak taką furtkę do grania trochę większej ilości minut. Później jeszcze w końcówce meczu wszedł Pau Victor. Trochę mało czasu dostał i jeszcze wszedł za Jamala, przy czym zamienił się później pozycjami z Rafinią. Rafinha wszedł na prawe skrzydło, a Pau Victor został sobie na lewym. No i Pau Victor w zasadzie był absolutnie niewidoczny przez te parę minut, które dostał. Rafinha na prawym skrzydle też nic w zasadzie nie zrobił. No ogólnie końcówka meczu, no to już była taka trochę bardziej kopanina, taka wymiana prób, jakichś ciosów, ale wiadomo, żadnych konkretów, taki spokojna końcówka, tak? Barcelona nie miała tam żadnej nerwówki, po prostu dograła ten mecz do końca i zaliczyła pierwsze zwycięstwo w sezonie, które jest, wiadomo, zawsze bardzo ważne pod względem no, psychicznym, tak? Żeby się dobrze nastawić na start sezonu. A teraz przejdźmy do takich trochę ciekawostek, co się tam ostatnio dzieje. I mamy przede wszystkim dwie informacje, w zasadzie to trzy mam dla Was. Pierwszą taką informacją jest to, że nie zagrał Gündogan. No i Gündogan nie zagrał, bo w meczu z Monaco w Pucharze Gampera no, miał rozcięty łuk brwiowy. No i okej, zakładamy, że mecz z Valencią nie był aż tak ważny, więc Hansi Flick postanowił, niech ci się to tam zrośnie na spokojnie, nie ma co ryzykować, chcę, żebyś był dostępny na następne mecze, bo jesteś istotnym zawodnikiem. No i to podejście byłoby jak najbardziej właściwe, ale tutaj pojawia się jeszcze taki jeden aspekt pod tytułem: podobno Gündogan poprosił o transfer i oznajmił Hansiemu Flickowi i zarządowi klubu, że on chce odejść. Jest to decyzja dość dziwna i zaskakująca, i nie wiadomo, czy to są tylko takie, wiadomo, plotki, czy jednak coś w tym jest. Jeśli coś w tym jest, no wiadomo, można w tym wyszukiwać plusów, że Barcelona może na tym transferze zarobić sporo, zwolnić też bardzo wysoką pensję, bo Gündogan ma jedną z wyższych w drużynie. No ale jednak, patrząc na to, co Gündogan może dać drużynie, wydaje mi się, że no, byłaby to decyzja błędna, szczególnie patrząc na to, jaki jest problem z pomocnikami teraz w Barcelonie, że Pedri jest bardzo niepewny, Olmo też jest znany z tego, że łapie sporo kontuzji. W środku pomocy mamy na ten moment tylko Bernala i Casado, bo Gavi wróci za długi czas, De Jong nie wiadomo w sumie kiedy wróci, kiedy mu ta kostka wróci do normy, a czy jeśli wróci, to będzie w formie, żeby grać faktycznie dużo. No ciężko stwierdzić, więc Gündogan według mnie lepiej, żeby został, pomimo tego, że mógłby, wiadomo, pomóc trochę Barcelonie w pewnych problemach. Drugą informacją jest to, że prawdopodobnie Mikael Faye zostanie jednak sprzedany. Nie przekonał on Hansiego Flicka w presezonie i prawdopodobnie zostanie sprzedany za około 11 milionów. Wykazują nim zainteresowanie kluby francuskie, konkretnie tam, o ile dobrze pamiętam, Reims, no jakoś tam się to czyta po francusku. Czy jest to dobra decyzja? No ja osobiście wolałbym, żeby on został w Barcelonie, ale szczerze mówiąc, no jeśli Barcelona ma na nim zarobić, a został kupiony za jakieś drobne pieniądze, no to też może to być okej decyzja, tak? Bo zawsze można te parę milionów dodatkowych mieć na koncie i może to ułatwić powrót do zasady 1-1, czy też rejestrację na przykład takiego Olmo, czy ewentualnych jakichś kolejnych transferów, czytaj, no nie wiem, może Nico Williams, może ktoś inny. I trzecia, ostatnia ciekawostka, informacja. Wojtek Szczęsny rozwiązał kontrakt z Juventusem. Jest teraz wolnym zawodnikiem i co ciekawe, podobno Barcelona nie jest nim mocno zainteresowana. I czy ja widzę ten transfer jako pozytywny? Szczerze, tak. Bo mógłby on być bardzo wartościowym zmiennikiem dla Ter Stegena. Mógłby sobie, wiadomo, zagrać jakieś tam mecze w lidze z tymi słabszymi przeciwnikami. Mógłby być taki układ. Mógłby grać w pucharze bez problemu. No i dodatkowo, znaczy wniósłby też również doświadczenie dodatkowe. Przede wszystkim konkurencję dla Ter Stegena, która jest bardzo ważna, no bo w tym momencie Ter Stegen nie ma konkurencji i nie ma tak naprawdę się po co starać, więc to, że on dobrze gra, jest tylko spowodowane tym, że po prostu dobrze gra, bo jest świetnym bramkarzem, a wiadomo, jak ma się zbyt dużo
luzu, no to i nie ma się tej konkurencji, no to niestety ta forma może się nie utrzymać zbyt długo taka wysoka. Więc ściągnięcie Szczęsnego byłoby spoko, tylko wiadomo pod warunkiem, że zgodziłby się na jakiś niski kontrakt. Podobno mówi się, że może to być układ jeden rok, transfer z kontraktem na jeden rok plus jeden rok ewentualnie do przedłużenia. No tylko w tym wypadku Inaki Pania musiałby opuścić klub. Na zasadzie czy to wypożyczenia, czy to ewentualnego transferu. No i czy transfer byłby dostępny? No myślę, że tak. Barcelona mogłaby za takiego penę od 5 do 10 milionów dostać od jakiegoś klubu. No ale myślę, że Pena, szczerze, bardzo, bardzo lubię tego bramkarza poniekąd, pomimo tego, że lubi zrobić dużo błędów, więc nie zdziwiłbym się, jakby oni go na przykład wypożyczyli, on by w jakimś klubie odpalił i może wtedy by już wrócił do Barcelony jako w miarę ukształtowany bramkarz w takim średnim wieku. No dobra, no ale w tym filmie to by było na tyle. Zapraszam przede wszystkim do komentowania tego, co tutaj mniej więcej opisałem w tym pierwszym filmie. Przepraszam za inną scenerię, no ale mówię, dopiero z Chorwacji wróciłem, zdążyłem się tylko umyć i postanowiłem tak na totalnym spontanie nagrać ten film, żeby jednak to było. Więc dawajcie komentarze, zostawcie jakieś tam subskrypcje, lajki, jeśli się podobało. No i co? I do następnego razu. Siemanko.